Wigilia, która zdarzyła się przypadkiem, to tytuł spektaklu bożonarodzeniowego, który odbył się w sali kina w Jasienicy Rosielnej. W piątkowy wieczór 6 stycznia publiczność szczelnie wypełniła widownię. Ja bardzo się cieszę, że taka wspaniała frekwencja w dniu dzisiejszym na tym naszym spotkaniu jasełkowym. Jest to inscenizacja trochę taka inna, bardziej współczesna, przygotowana przez księdza Dominika Długosza i młodzież z zespołu szkół z Orzechówki, więc myślę, że zainteresowanie jest bardzo duże i będziemy bogaci o jakieś piękne wrażenia po tym dzisiejszym tutaj wspólnym spotkaniu. Jak widać, takie spotkania służą również naszej takiej wspólnej integracji, ponieważ jest tutaj naprawdę nas bardzo duże grono mieszkańców z całej gminy. Spektakl bożonarodzeniowy został przygotowany przez księdza katechetę Dominika Długosza. Wystąpiło w nim 25 artystów z Orzechówki, dzieci, młodzieży i dorosłych. Chciałabym mieć kiedyś psa, który będzie chronił nas. Chciałabym pójść kiedyś spać. Jest to takie niezwykłe przedstawienie, które ukazuje szczególnie takie wartości moralne właśnie na scenie. Na scenie tutaj u nas w Jasienicy Rosielnej w gminie pojawiają się różnego rodzaju osoby, które spóźniają się na pociąg. I wtedy zaczyna się ich wigilia. Spotykają kapłana i walczą o swoją wiarę, ponieważ ich wiara jest zagrożona. I dlatego właśnie my chcemy też właśnie wszystkim ludziom, którzy dzisiaj tutaj do nas przyszli, pokazać te piękne wartości związane z Bożym Narodzeniem, związane z wiarą, nadzieją i miłością. Władza i pieniądze. My we dwóch możemy sprawić, że będziemy mieli cały świat pod stopami. Przepraszam, my tu gadu, chodźmy lepiej sprawdzić, czy nie ma pociągu do Warszawy. Próby przedstawienia rozpoczęły się jeszcze w listopadzie. Chociaż odbywały się wieczorami w sali kina w Jasienicy Rosielnej, to jednak wszyscy dojeżdżali na nie z dużym zaangażowaniem. Dzisiaj zapraszamy na zupełnie inny klimat, zupełnie inną tematykę. Mianowicie na spektakl pod tytułem Wigilia, która wydarzyła się przypadkiem. I tu już wystąpią wyjątkowi aktorzy, myślę. Ponieważ oprócz uczniów zaprosiliśmy do współpracy nauczycieli, zaprosiliśmy rodziców i mieszkańców Orzechówki. Jest to przedstawienie, który łączy pokolenia i myślę, że licznie zgromadzona publiczność, my mamy pełną salę, pokazuje, że będzie to ciekawe wydarzenie. Życie jest piękne, więc mu nie dajmy przejść. Życie jest piękne, nawet jeśli czasem źle, tam gdzie pion jest nią, gdzie światło jest i ciemność.